Cześć! Dziś przygotujemy pstrąga, ale nie pstrąga byle jakiego. Będzie to taki bardzo fajny, bardzo efektownie podany pstrąg. Pstrąg od wieków odgrywał bardzo ważną rolę w tradycji kulinarnej Polski. Jest to ryba, która u nas uznawana jest za bardzo szlachetną i jedną z najlepszych. Jeśli chodzi o naturalne występowanie pstrąga, to występuje on tylko w bardzo czystych i w bardzo zimnych rzekach oraz potokach. Z racji, że ryba ta była bardzo ceniona, już w XIX wieku zaczęły na południu Polski powstawać pierwsze hodowle, w których pstrągi hodowlane miały warunki zbliżone do tych naturalnych. No i obecnie w Polsce jest bardzo łatwo kupić dobrego pstrąga. Ale nie przedłużajmy i przechodźmy już do przygotowania. Oprócz ryby będziecie potrzebować gruboziarnistej soli, jajek, a właściwie tylko białek z tych jajek, cytryny oraz tymianku. Rybę przyrządzimy w piekarniku i rozpoczynamy od jego rozgrzania do 180 stopni. Kiedy piekarnik się rozgrzewa, możemy przejść do jajek i rozpoczynamy od tego, żeby białka oddzielić od żółtek. Będziemy ubijać białka, więc to jest bardzo ważne, aby do białek nie dostała się ani odrobina żółtka. Kiedy jajka są wbite w miskę miksera, rozpoczynamy ubijanie ich na najwyższych obrotach przez około 2-3 minuty, aż będą ubite na sztywną pianę. I teraz, kiedy białka ubite są już na sztywną pianę, pora na starcie do nich skórki z cytryny. Jeśli chodzi o cytrynę, to wykorzystajcie najlepiej cytrynę bio. Cytryna bio to taka, do której produkcji i przechowywania nie były używane pestycydy. Jeśli chcecie wykorzystać taką zwykłą cytrynę, to wcześniej dokładnie wymyjcie ją najlepiej z środkiem do mycia cytrusów. Teraz do białek oraz cytryny dodajemy gruboziarnistą sól. A następnie mieszamy wszystko kilkoma ruchami, takimi dość stanowczymi, ale jednocześnie delikatnymi. Niech nie przerazi Was ogromna ilość soli, którą dodajemy do tego dania. Tej soli, jeśli nie będziemy, będzie ona jedynie tak fajnie otulać i otaczać naszą rybę. A teraz możemy przejść do ostatniego etapu przygotowań, a mianowicie wyłożenia blaszki papierem do pieczenia. Jeśli chodzi o papier do pieczenia, to jeśli będziecie piec kilka pstrągów, to postarajcie się, aby każdy ten pstrąg znajdował się na osobnym kawałku papieru do pieczenia. Najlepiej wyciąć sobie taki kawałek papieru do pieczenia, który będzie troszkę szerszy i troszkę dłuższy niż Wasza ryba. Na papier do pieczenia wykładamy mniej więcej 1/3 naszej białkowo-solnej masy. Na masę sypiemy kilka gałązek tymianku, a następnie przekładamy naszą rybę. Kolejne kilka gałązek dodajemy do pozostałej masy i teraz pozostałą masą przykrywamy rybę. Na górę układamy jeszcze 4 plasterki cytryny i wkładamy do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni z termoobiegiem. Pieczemy przez około 25 minut. I proszę, po 25 minutach w piekarniku pstrąg jest gotowy. W tym daniu bardzo fajne jest to, że możecie nim zaskoczyć swoich gości. Jak widzicie, tutaj na pierwszy rzut oka nie wiadomo, co to będzie. Jest to taki pstrąg niespodzianka. Kiedy podacie je swoim gościom, no to oni na pierwszy rzut oka nie będą wiedzieć, co to jest. Dopiero po otworzeniu tej fajnej, chrupiącej skórki dostaną rybę, która będzie bardzo delikatna i bardzo dobra. No i ja teraz przejdę do spróbowania tej ryby. Tutaj, jak wspominałem Wam wcześniej, tego białka oczywiście nie jecie. To wszystko jest, jak słyszycie, bardzo chrupiące. No i możemy sobie odgarnąć. Ryba jest świetnie upieczona.
jest bardzo wilgotna, jest bardzo delikatna. Jak widzieliście, ja nie dodawałem tutaj jakichś dużych ilości przypraw. Jeśli chodzi o ryby, a szczególnie tak dobre i tak delikatne ryby jak pstrąg, to ja nie lubię, jeśli mięso tych ryb jest przytłaczane przez jakieś inne rzeczy. Dlatego tutaj użyłem tylko tymianku, odrobiny cytryny oraz sporej ilości soli, ale ta sól nie była bezpośrednio na rybie. Uważam, że jest to idealne połączenie. Takie mięso pstrąga będzie naprawdę bardzo dobre i myślę, że taki pstrąg niespodzianka na pewno spodoba się Waszym bliskim. Jeśli spróbujecie zrobić to danie, to napiszcie mi w komentarzu, jak Wam smakowało. Napiszcie mi, jaka była reakcja osób, którym przyrządziliście to danie. Jeśli wcześniej nie mówiliście im, co to będzie, to czy byli zaskoczeni, kiedy po odkryciu tej otuliny zobaczyli piękną i soczystą rybę. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał. Jeśli tak, to koniecznie zostawcie łapkę w górę. Zostawcie również suba, jeśli jeszcze tego nie robicie. Dzięki, cześć!